Hej, chłopaki, może pogramy w piłkę, co? Czas chyba rozpocząć jakiś wielki mecz. Ostatnio w ogóle nie graliśmy w nogę. Mi się wydaje, że to niedobry pomysł. Nie mam ochoty w ogóle grać w nogę. Ale z ciebie Maruda, no wiesz. Hej, ja mogę stać na bramce. Rzucaj do mnie, no dalej. Hej, czy ja dobrze słyszałam? Czy oni zamierzają grać w nogę tutaj, przed naszą restauracją? A czemu nie mogliby grać w nogę? Przecież przed naszą restauracją jest mnóstwo trawy, akurat żeby grać. Hej, a może po meczu pójdziemy na pizzę, co? Pizza by się przydała. Ja to na pewno będę głodny, a wy to już na pewno. Co? Przecież ty nawet nie zdążysz się zmęczyć. A co dopiero zgłodnieć? Nawet nie chcesz z nami grać. Hej, a może pogramy tą piłką, co? A co to za piłka? Ja to wcześniej taką nigdy nie grałem. Hej, to przecież nie piłka. Nie wolno tym grać. Czemu nie? Wygląda jak piłka. Jest prawie okrągła. Sprawdzę, może mi się uda. Ua! Juhu, udało się kopnąć. No to jeszcze raz. Woohoo! Hej, czemu w ogóle nie broniłeś? Miałeś przecież stać na bramce. Przez ciebie? Nie miałem nawet większych problemów, żeby strzelić gola. Skąd miałem wiedzieć? Nie mówiłeś, że to już jest mecz. I pomyślałem, że tylko ćwiczysz. Hej, hej! No hej, wy tam na dole! Przestańcie! Nie kopcie czekoladowego jajka! Tak się przecież nie robi! To jajka do jedzenia, nie do kopania! Widzicie? Od razu wam mówiłem, że to nie do kopania. Hej, sprawdźmy to jajko. Jestem ciekaw, co tam będzie. Dobra, dobra, ale to ja je otworzę. No to otwieram jajko. Powiedzieli, że będzie czekoladowe. O, i nawet jest. To dobrze. Gdyby nas oszukali, to by nie było już tak fajnie. O, i jajko się rozwala troszkę, ale nie szkodzi. Patrzcie, w środku też niespodzianka. To otwórzmy naszą niespodziankę. Ciekawe, co tam jest, bo strasznie trudno ją otworzyć. O, ulotka i stempelek. No to patrzcie, kogo mamy w środku. Pomarańczowy stempelek. Można go też otworzyć i zrobić stempelki. Woohoo! Ale super! To jest jakaś twarz i ma nawet włosy. Jak fajnie, widzicie? Będziemy mogli robić mnóstwo stempelków. Hej, chłopaki! To już przecież koniec meczu. Czemu nie idziemy na pizzę? Mieliśmy pójść na pizzę. Chodźcie! Ach, ty tylko gadasz o jedzeniu. Przecież tutaj właśnie był mecz. Znaleźliśmy w dodatku wyjątkową piłkę w kształcie jajka. I mieliśmy w środku stempelek. Przecież to super. Powinieneś bardziej z tego się cieszyć. No dobra, dobra, to koniec już z tym gadaniem. Pograliśmy sobie trochę w piłkę, a teraz... Wiesz, on właściwie ma rację. Sam też jestem głodny. Chodźmy na pizzę. Pa!